Witam, Kuba Jankowski z kanału Aquapasja, nisko się kłania. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony mojemu 72-litrowemu zbiornikowi, a dokładniej temu, co się w nim wydarzyło w ostatnim czasie. Jak widzicie, akwarium prezentuje się całkiem nieźle i to bardzo cieszy. Zacznę może od tego, co w zbiorniku pływa. Jak wiecie, przy dnie akwarium mam statko kirysków spiżowych, między nimi pływa kilka kirysków czarnych. No i to tyle, jeżeli chodzi o kiryski, które są tutaj już dość długo, no i mają się całkiem dobrze, co cieszy i napawa optymizmem na przyszłość. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o strefę przydenną, oprócz kirysków są tutaj jeszcze trzy małe glonojady, dwie lorikarie, no i jeden glonojad niebieski, samiczka, które też znakomicie się mają, a o lorikariach mogę powiedzieć tyle, że są to już takie ryby, które mogę nazwać weteranami moich zbiorników, ponieważ mam je parę lat, no i przez te parę lat wiele przeżyły i na szczęście nadal w akwarium są i nadal tutaj pływają i cieszą oko swoją obecnością. Oprócz tego, co przy dnie, mam jeszcze, jak widać, ryby w toni. Takim najświeższym nabytkiem jest 7 neonów czarnych, które są u mnie od ponad 2 tygodni. Te neony mają się dobrze, są w komplecie, pływają żwawo, żerują, no i nic się z nimi nie dzieje. Mówiąc nic się z nimi nie dzieje, mam tutaj na myśli to, że żaden z nich na tamten świat się nie przeniósł, a ja mam z neonami raczej niefajne doświadczenia. Próbowałem mieć te rybki parę lat temu, ale kończyło się to tym, że po dosłownie 2-3 dniach z tego, co kupiłem, zostawało nic, ponieważ ryby w dziwny sposób zdychały, no i jakoś nie mogłem ich utrzymać. Najdłużej wytrzymały u mnie neony zielone, które wytłukła ospa, a jeżeli idzie o neony czarne, o te, które teraz mam, no to tak jak powiedziałem, 2 tygodnie na razie tutaj są, mają się dobrze, no i oby tak zostało. Moim skromnym zdaniem neon czarny jest takim najładniejszym neonem, ale to jest tylko moje zdanie, no i oczywiście każdy z Was może mieć swoje odmienne na ten temat poglądy. Ostatnimi i zarazem takimi głównymi atrakcjami tego zbiornika moim zdaniem jest harem pielęgniczek kakadu. Tutaj ten dorodny samiec, no i dwie samiczki, które mimo młodego wieku niewątpliwie oko cieszą, no i prezentują gamę bardzo różnorodnych i ciekawych zachowań. Tutaj, jak widzicie, mamy, o, za liściem akurat schowała się samiczka, jedna z samiczek. Gdzieś tutaj pływa samczyk. Samiczki obrały sobie swoje strefy w zbiorniku. Jedna zajmuje jedną część, druga drugą, no i samczyk między nimi tak sobie krąży, raz do jednej, raz do drugiej samiczki. No i zobaczymy, co z tego będzie, jeżeli chodzi o ikrę, bo pewnie ikra będzie, pewnie młode też będą, ale to na nic wielkiego nie liczę. Grunt, że ryby tutaj, myślę, mają się dobrze, no i to jest najważniejsze. Cóż, jeżeli chodzi, cóż jeszcze, jeżeli chodzi o faunę w moim zbiorniku. Oprócz ryb są oczywiście krewetki, są oczywiście ślimaki, których tutaj nie zliczę. Jest jedna krewetka Amano, jest kilkanaście krewetek Neocaridina, świderki, rozdętki, no i to by było na tyle. Tutaj wszystko ma się dobrze i jakąś swoją rolę w tym zbiorniku spełnia. A jeżeli coś bym mógł o roślinach powiedzieć, no to jak na załączonym obrazku widać, drobny kryzys, który był
miesiąc, dwa miesiące temu został zażegnany. Kryptokoryny, szczególnie tę dużą, udało się odratować. Co jakiś czas, to szczególnie przy podmianie, podaje troszkę karbu, podaje troszkę potasu, no i ta kryptokoryna duża już przestała gubić liście, przestała wypuszczać takie liście dziurawe, no i ma się całkiem dobrze. Zarówno ta duża kryptokoryna, jak i ta mniejsza. Jeżeli idzie o anubiasy, no to one od długiego czasu mają się całkiem nieźle. Co jakiś tutaj czas widać nowe liście, które roślinki wypuszczają. Zdarza im się też jakiś liść skupić, no ale to chyba normalne. Więc ta anubiasowa wyspa całkiem ładnie, całkiem dorodnie wygląda. Jak widzicie, jeżeli idzie o wystrój, mamy tutaj sporo korzeni, które dają taki klimat a la Blackwater. Trochę jest liści, trochę jest gałązek, różnego typu kory, więc zbiornik taki, myślę, ciekawy w odbiorze dla oka. No i tak to sobie tutaj wszystko śmiga. Podmianki robię raz na tydzień, raz na 10 dni, tak z 5 litrów. No i chyba to na tyle. Jeżeli mówimy o filtracji AquaLF CDN2, ceramika, jakieś gąbki, jakaś wata czy włóknina i też sobie ten filterek chodzi na tak na połowie mocy, no ma się całkiem dobrze. Jeżeli idzie o jakość wody, woda jest przejrzysta, czysta, nie wydziela brzydkiego zapachu. No i oby tak było dalej, oby tak się wszystko kręciło. No mam jeszcze w zanadrzu filtr kubełkowy Fluvala 107 bodajże. Nawet udało mi się do niego wkłady filtracyjne skombinować. No i mam ten filtr, leży sobie tak w garażu odłogiem. Próbowałem go ostatnio, czy jest szczelny, czy nic tam nie przepuszcza. No jest szczelny, wszystko działa. Ale powiem wam, że ja mam do kubełków, zresztą to już mówiłem, do kubełków taką awersję, jakiś taki dziwny strach, że ten kubełek się rozszczelni, że mi zaleje chałupę. Wiem, że to może głupkowate, ale tak mam. No i tak patrząc na ten karton z tym kubełkiem, myślę sobie, może by tak spróbować, może by go użyć, zalać. Ale gdy sobie pomyślę, co się może stać, no to raczej wolę przy mojej kaskadzie pozostać. A jeżeli chodzi o objętość filtracyjną, no kubełek wygrywa. To nie ma co mówić. Nawet ta FZN2 jest mniejsza od pojemności Fluvala 107. No, ale jednak ta obawa przed tym, co się może stać, jest silniejsza i wolę przy tej kaskadzie pozostać. Kubełek w garażu jeść nie woła, leży. Może kiedyś. Zobaczymy, ale chyba jeszcze nie teraz. Każdy z was ma swoje doświadczenia z filtrami, używa tego, co mu pasuje i co się sprawdza. Macie kaskady, macie kubełki chyba w większości. Ktoś tam może jeszcze używa filtrów wewnętrznych, które też świetnie dają radę, szczególnie w takich małych zbiornikach 50-70 litrowych. Jakiś fajny filtr wewnętrzny też sobie w zupełności poradzi i będzie ok. No ale zobaczymy, jak to będzie u mnie z tym kubełkiem. No i cóż, moi drodzy, ten ogórkowy sezon w akwarystyce może jakoś się rozrusza i będzie więcej filmików, będzie więcej zainteresowania tym, co się dzieje w tym pięknym hobby. Na razie mówię wam cześć, mówię wam do widzenia i do usłyszenia. Cieszcie się swoimi akwariami, dbajcie o nie, a one odwdzięczą wam się tym, co najlepsze, czyli wspaniałą uciechą dla waszego oka. Trzymajcie się, cześć.